Cześć, jestem Kamil i w ramach organizowanego przez chłopaków z kanału Szpejtech konkursu przygotowałem małą prezentację. Długo zastanawiałem się, jaki element ekwipunku mam przedstawić. Czy ma to być coś nietypowego, czy może raczej powszechnego? I po paru przemyśleniach odniosłem wrażenie, że wśród ludzi, powiedzmy, nazwijmy to wtajemniczonych, powszechne jest wyposażenie bardziej wyspecjalizowane, ewentualnie jakieś duże multitule. Przeglądając posty na Facebooku, w grupach albo na Instagramie, mam wrażenie, że bardzo mało widać klasycznych scyzoryków. I dlatego chciałem pokazać wam element mojego EDC, z którego korzystam i w domu, i poza nim, a jest to Victorinox Huntsman. Victorinox Huntsman. Najpierw wymiary, to jest model 91 mm, w szerokości ma niecałe 2 cm. Jak widać, okładki z czarnego celidoru, cały czas się miotam, żeby je wymienić na coś ciekawszego. Według producenta ma 15 funkcji, jednak ten konkretny egzemplarz jest modelem z lat 80. i nie ma jednej, czyli haka wielofunkcyjnego, który powinien być tutaj zaraz obok szydła. No to po kolei. Ostrze duże. No ma chyba 58 mm ostrego. Pełny płaski, standardowo. Udaje się do przygotowywania jedzenia, do cięcia jakichś większych rzeczy. Ostrze małe. 36 mm ostrego. Przydaje się do otwierania paczek. Wycinania małych, cienkich sznurków. Paracordu. Albo do obierania pomarańczy. Co dalej? Już z tej strony. Otwierasz do puszek. Otwieracze do puszek Victorinox są rewelacyjne. Nie miałem nigdy żadnego problemu z rozpruciem jakiejś konserwy albo czegoś podobnego. Po prostu robi świetną robotę. Tutaj dodatkowo jest mały, płaski śrubokręt. Zaraz obok otwierasz do butelek z dużym płaskim śrubokrętem, który może służyć jako mały łom. I jedyne narzędzie, którego nigdy nie korzystałem, to jest ściągacz izolacji z kabli. Tego akurat nigdy nie wykorzystałem. Co dalej? Nożyczki. Całkiem spore. Bardzo dobre, bardzo dobrze spasowane, tną elegancko, potrafią przeciąć i sznur, i papier bez problemu, nie zacinają się. Jedyną wadą jest w sumie ta sprężynka, która lubi pękać, ale pod tym względem akurat Victorinox po prostu przysyła za darmo nowe sprężynki, wystarczy do nich napisać i nie robią kompletnie żadnego problemu z tym. Piła do drewna. Chyba Victorinox i Leatherman, jeśli chodzi o multitule, są. No, robią świetne piły. Tnie jak wściekła. Jej budowa też powoduje, znaczy fakt, że tu z tej strony, od strony ostrzy, jest szersza niż na grzbiecie,
powoduje po prostu, że nie klinuje się w drewnie podczas piłowania. Pokażę Wam to później na zbliżeniu. No i tyle. A grzbiet jest na tyle zeszlifowany, że bez problemu można nim krzesać iskry z krzesiwa. To dalej. Szpikulec i szydło. Przydaje się do różnych rzeczy. Szczerze mówiąc, nie wiem, używam go od czasu do czasu w jakichś dziwnych, czy do wyskrobywania czegoś, czy do przebijania. Można zrobić nim bez problemu dziurkę w pasku w razie potrzeby skórzanym. No, myślę, że ma sporo zastosowań. Co jeszcze? Oczywiście korkociąg. Korkociąg nie tylko do otwierania wina, ale na przykład przydaje się bardzo do rozplątywania supów. Za tym nie ma wielkiej filozofii. Wykałaczka plastikowa, całkiem wytrzymała. Chociaż używam jej głównie do dłubania sobie w zębach. I penseta. Wbrew pozorom bardzo przyjemna. Jakiegoś większego kleszcza raczej by się tym nie dało wyciągnąć, ale spokojnie dobrze sprawdza się do chwytania jakichś małych elementów, do wyciągania drobnych zabrudzeń, czy do podtrzymywania czegokolwiek. Również może się przydać, zdarzało mi się jej używać jako śrubokręta po prostu. Albo po wygięciu, albo w ten sposób spełnia całkiem spoko taką rolę. I oczywiście kolejne narzędzie, które Victorinox, kolejną rzeczą, którą Victorinox opisuje jako narzędzie, jest kółko na zawieszkę. W moim przypadku jest tu przyczepiony klips od naszych azjatyckich przyjaciół zamówiony. Świetnie sprawdza się do powieszenia tego w spodniach. Co mogę o nim powiedzieć jeszcze więcej? Noszę go codziennie w kieszeni, zawsze w kieszeni, razem z latarką. Latarkę przypinam na małym karabinczyku. Tutaj to jest Olight 1R. I taki oto zestaw jest ze mną cały czas. Mój podstawowy kieszonkowy narzędziownik, źródło światła, a na wyjazdach niezawodny backup. Naprawdę dużo razy pokazywał, że potrafi uratować sytuację w mieście i w lesie. Także to by było na tyle. Noście swój szpej świadomie. Korzystajcie z niego rozważnie. No bo o to w tym wszystkim chodzi. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się. Hej.